Witam was ponownie, Zielony Smok z tej strony. Słuchajcie, zaczynamy właściwie już ostatnią część z cyklu wspomnienia i zdjęcia naszego niemieckiego pancerniaka, który przeszedł cały front i trafił na front wschodni, gdzie został praktycznie ciężko, można powiedzieć, ranny. Został odesłany z powrotem. I w ten sposób udało mu się uniknąć, można powiedzieć, śmierci, ponieważ wielu jego kolegów nie miało tyle szczęścia. Pytacie się, co się z nim stało? No nie wiem, słuchajcie, wiem, że kilkanaście lat temu umarł. Wiem, że tylko, że tutaj wspomnę rodziny, że po prostu na łożu śmierci wołał swoich kolegów, przywoływał ich po prostu. Bredził coś po prostu. W ogóle rozmawiał z jakimiś fikcyjnymi kolegami. Wydawało mu się, że ktoś stoi koło jego łóżka. Widział niemieckich żołnierzy stojących koło jego właściwie już, jak to się mówi, śmierci, gdy przyszedł czas na niego. No i tyle. Ale to już dobra. Zobaczymy sobie już właściwie ostatnie kilka zdjęć z tego i zakończymy już ten temat. Także witam jeszcze raz i zapraszam do oglądania już do ostatniej części. Także zapraszam. Zaczynamy. Tego zdjęcia, no już prawda, nie trzeba raczej tłumaczyć, wiadomo, o co chodzi. To są właściwie koledzy tego niemieckiego pancerniaka. Przełóżmy sobie na kolejne. Niestety to zdjęcie nie da się rozszyfrować. Może ktoś zna dobrze niemiecki, to mógłby to w sumie rozczytać, co jest napisane na tej desce. Ale to już pozostawiam tutaj wam. Tutaj natomiast mamy zdjęcie kolejne właściwie, no jest to niemiecki czołg w tyle, prawda, i siedzący na nim niemieccy żołnierze. Oczywiście zdjęcie musiałem ocenzurować z tego względu, prawda, że delikatnie mówiąc, na całej trasie drogi, gdzie poruszał się Wehrmacht i nie tylko, bo też jednostki SS, wrogie leżeli po prostu, słuchajcie, Rosjanie, dlatego z tego względu po prostu nie mogę tutaj tego pokazywać. Także sobie wyobraźcie, na całej długości tej drogi, ich trasy właściwie wszędzie leżeli rosyjscy żołnierze. Po prostu Niemcy się z nimi nie patyczkowali. No ale później wiadomo, nie mogli tego oczekiwać również względem siebie w 1945 roku. Także kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Kolejne zdjęcie. Tutaj natomiast mamy zdjęcie. No lekarz wojskowy bada po prostu żołnierzy, no i nic poza tym, prawda, nie wiemy, co się tutaj dalej wydarzyło, czy się działo, prawda, no nic specjalnego, raczej, prawda, tylko zwykłe badania. Także przejdźmy sobie na kolejne. Na temat tego zdjęcia również nie mam żadnych informacji, co to jest za armata. Mówię, ja nie jestem ekspertem. Są bardziej ludzie obeznani w tym temacie, także to już pozostawiam waszej ocenie, także ja przełączę sobie na kolejne zdjęcie. I tutaj ponownie żołnierze niemieccy odpoczywają po ataku. Chwila przerwy, odpoczynku i trzeba ruszać dalej. Tutaj w tle na temat, jak sami, no zresztą lubimy zatłumaczyć, płonące miasto w oddali. Tak wyglądały walki na froncie wschodnim. Przełączmy sobie na kolejne zdjęcie. Tutaj natomiast, no już mam trochę więcej informacji, po prostu, no Rosjanie uszkodzone czołgi zamieniali po prostu tak zwane, no, twierdze, jak to się mówi, no w bunkry, stojące bunkry, które miały zatrzymać za wszelką cenę Niemców, natomiast no to się raczej nie sprawdzało.
No i tu macie skutek tego właśnie, jak ten czołg skończył, prawda? Niemcy go zdobyli bez żadnych praktycznie strat i ruszyli dalej. A załoga tego czołgu spotkał bardzo smutny los. No tutaj ponownie mówię, nie jest to moja specjalność, jaki jest to rosyjski czołg, czy T-26, mogę się też mylić. Nie znam się do końca na tych modelach, to już też pozostawiam waszej ocenie. I czy z tyłu ten przyrząd miał służyć do, nie wiem, do odminowywania? Nie wiem, nie mam pojęcia. I tu mamy kolejny raz atak czołgów na pozycję nieprzyjaciela. Przełączmy sobie na kolejne zdjęcie. Tu mamy ponownie wnętrze czołgu niemieckiego. Zobaczcie, jak to kiedyś wyglądało. Chyba jedynie takie zachowane dobrze zdjęcia, co jak prawda kiedyś było umieszane. No tutaj też nie ma żadnej informacji, ale to się można prawda domyślać właściwie samemu, że jest to załadunek bądź no, rozładunek niemieckiego czołgu. Dobrze, przełączmy sobie na kolejne zdjęcie. I kolejna przerwa przed atakiem naszego pancerniaka. Tutaj głosi napis z drugiej strony zdjęcia, to dobrze zakamuflowany czołg niemiecki w lesie. Dobrze, przełączmy sobie na kolejne. I kolejne zdjęcie, tym razem przemarsz, właściwie jazda niemieckich czołgów przez rosyjskie stepy, lasy. I tutaj ponownie nie mam żadnych informacji na temat tego, co się tutaj wydarzyło. No widzimy czołg na czołgu praktycznie. Ale nie wiadomo, co się tutaj, prawda, wydarzyło. No tutaj jest jasno i wyraźnie napisane z drugiej strony zdjęcia, że... niemiecki czołg został ostrzelany i załoga miała ogromnego pecha, ponieważ wszyscy, prawda, odeszli z tego świata, jak to się mówi delikatnie. Trafili pod bardzo mocny ostrzał artyleryjski. Kolejne zdjęcie, tym razem odpoczynek przed bitwą i zbiór czereśni. No, jeszcze póki co to chłopaki mają co jeść, gdy nadejdą pierwsze mrozy, to już będą cierpieć, a tym bardziej ci żołnierze w Stalingradzie, tam w ogóle już będzie totalny kanibalizm. I dobra, teraz przejdźmy sobie już do ostatniego zdjęcia. I dobrze, to już mamy, słuchajcie, ostatnie zdjęcie z wszystkich z tych zdjęć, które prawda tu wam pokazałem. Także kończymy ten temat, kończymy już 10. odcinek niemieckiego pancerniaka, także więcej już nie będzie żadnych zdjęć, żadnych filmików na ten temat. Jest to już ostatnie zdjęcie wykonane przez tego niemieckiego pancerniaka. Chwilę później zostaje ranny i odesłany do domu. I tak jak mówiłem, kilkanaście lat temu odszedł z tego świata. Miał jeszcze jakieś omamy i tak dalej przed odejściem, prawda, na tamten świat. Widział duchy, zjawy i tak dalej, żołnierzy w niemieckich mundurach, którzy po niego przyszli. No i to już by się prawda temat zakończył, także ja dziękuję wszystkim za uwagę. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę, za każdego, prawda, SMS-a, tak zwanego donate'a, także to wszystko na dzisiaj. No i co, widzimy się na streamach. No i nasze wyprawy w teren będą nagrywane raczej wiosnę, bo teraz wiadomo, ciężki teren i tak dalej, ale o ile będę mógł, to będę wyjeżdżał dla was, nagrywał specjalnie filmiki, także to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia.